Hej, hej, dzień dobry czarodzieje i czarownice. Witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. Ostatnio mieliśmy zajęcia z zaklęć z panem profesorem Ronenem i uczyliśmy się Accio. Poszło całkiem nieźle, ale teraz on chce z nami coś pogadać. Zobaczmy. You wanted to speak with me, professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okej, specjalne zadanie. No dobrze. Misja ukończona. Proszę, proszę. Misje główne. I to, co zauważyłem, słuchajcie, mamy tutaj, nie, znaczy mamy dostęp, nie mamy dostępu aktualnie, ale mamy drzwi zamknięte na kłódkę, na zamek. Poziomu pierwszego, więc podejrzewam, że prędzej czy później trzeba będzie nauczyć się jakiejś alohomory albo coś w ten deseń. Hello. How was your first day coming along? No cześć, Samantha. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. No miło z twojej strony, tak? I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. W ogóle całkiem przyjemna ta Samantha, mam wrażenie. Taka jest bardzo sympatyczna, no, można tak powiedzieć. Nie, dobra, Revelio. Co my tutaj mamy, słuchajcie? Revelio. O! Kartka! Dawać kartkę. No i Irytek, proszę bardzo. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Oh, and you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Irytek. Dobra, co my tutaj mamy? Słuchajcie, mamy między innymi zagadkę. Otóż mamy drzwi, na których narysowane są pewne trójkąty i liczby oraz rysunki. Tutaj, słuchajcie, trzeba byłoby ustawić odpowiednią cyfrę, a za cyfrą oczywiście ukryty jest obrazek. I teraz tak, podejrzewam, że to jest coś w związku z alfabetem runicznym, coś takiego. Po drugie, mamy odpowiednie zwierzęta. Słuchajcie, na przykład tutaj mamy jednorożca, jednorożec, czyli jeden. Tutaj mamy taką bestię, która ma takie chyba dwie macki, to jest chyba oznaka dwójki. Mamy hydrę, a w zasadzie trzy głowy hydry, więc mamy trójkę. Nie wiem dlaczego to jest czwórką, a może dlatego, że on się duplikuje chyba, ta postać. Później tutaj mamy piątkę, tak? Dobrze mówię? Tak, piątkę. 6. Nie wiem dlaczego Salamandra jest szóstką, ale ogólnie tutaj jest całkiem to jakoś tam logiczne. Oczywiście po tym, jak się dłużej pomyśli nad tym. Pozdro dla kumatych. Dobra, czyli mamy tak. Ma wyjść piątka, mamy trójkę i zero, czyli potrzebujemy jeszcze dwójki. Dwójki, czyli tego takiego dziwnego beboka. O, właśnie tego. Tutaj z kolei mamy 12 minus 4 to będzie 8. Minus 1 to będzie 7, a 7 to jest 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 to jest taka dziwna kałamarnica, czy co to jest? O, właśnie to. Zobaczmy. No i owszem, proszę bardzo. Pierwsza jakaś taka
większa zagadka w Hogwarcie rozwiązana. A w środku mamy zdobione chyba nowe rękawice oraz... oraz drzewa. Jakaś kolekcja zaktualizowana. Dobra, zobaczmy sobie, co mamy w wyposażeniu. Odblokowano misje poboczne! Jej, zaraz do nich dotrzemy oczywiście. Tylko właśnie, załóżmy sobie te rękawice. Jakieś legendarne rękawice, proszę bardzo, zakładamy. Niech będzie. No i wróćmy na mapę, bo mieliśmy jakieś zadanie poboczne, a warto byłoby je robić z tego względu, że dostaniemy za to expa. I nawet dwa zadania poboczne, skrzydlate słowa oraz jak ćma do ramy. Możemy się chyba szybko przenieść tutaj podróżą. Także odblokowaliśmy sobie niektóre miejsca, w których można sobie, można się teleportować tym proszkiem. Całkiem przyjemnie. Dobra, i tutaj były chyba też latające gdzieś... kartki? O, właśnie. Akio. Oraz tam jest kolejny. Syk. Pięknie. Hello, I don't believe we've met. Oh, hello, I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Coś dowiedziałeś się czegoś na ten temat? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. No dobra, a więcej takich obrazów? Pewnie w Hogwarcie, tak. Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. No dobra, oczywiście, że rzucimy na to okiem, no hej. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. No dobrze, jak ćma do ćmy. Mówiła coś o Lumos, tak? No to let's go. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. I mamy nawet powiedziane. Nawet można powiedzieć, że mamy pokazane, gdzie mamy tego szukać. Ty, czy my tutaj coś mamy? Aha! Strona przewodnika. Fontanna w sali głównej. Boka to zdobiona fontanna z wiernie wyrzeźbionymi posągami mieszkańców magicznego świata, włączając w to kamienne syreny otaczające podstawę fontanny. A nas prowadzi tutaj... to miejsce. Tak. To jest to miejsce, ale sobie jeszcze odlokujmy klasę eliksirów. Dodatkowo jeszcze Revelio mamy... posąg Grzegorza Przymilnego. Posąg ten z wielce przymilnym grymasem przedstawia średniowiecznego czarodzieja Grzegorza Przymilnego. Słynął on z wynalezienia olejku obłudy Grzegorza, eliksiru sprawiającego, że pijąca go osoba uznawała osobę, która podarowała jej ten eliksir, za jej najlepszego przyjaciela. Ja się śmiałem kiedyś, że w takim razie wynalazł alkohol dla wielu, prawda? No i mamy ćmę. A teraz pytanie, jakbym to puścił? Aha, czyli on musi... tak. Podążać za Lumos. Teraz można dopiero puścić. Strony z przewodnika po Hogwarcie. Załatwione! Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Wystarczyło podążać za wskazówkami. I found the location depicted in the painting and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to overexplain. Well, I'm glad someone figured it out. Nie ma za co. I should have seen Rebellion. Jak ćma do jamy. Wiecie co? Mam takie dziwne wrażenie, jak sobie tak dłużej słucham tego głosu mojego głównego bohatera, że
Jakoś dziwnie troszeczkę brzmi ten głos naszego bohatera. Jakby taki syntezowany, o. Mamy kolejne zadanie poboczne. No i to nawet niedaleko, bo tutaj. Hello. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. No dobrze. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. Zebrać twoje książki. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Armit told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only five. She won't be suspicious of a new student looking around. Kurde, ty, ktoś na nią doniósł, nieładnie. Why did Armit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Armit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. No dobra, oczywiście. I suppose I could help. Nie ma problemu. If I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. No, to będzie można przeczytać jej pamiętnik w takim razie. Skrzydlate słowa. A biblioteka jest już tutaj. I'm going to have to use Akio to get those books. Got it. Only four more to go. Ajajaj, a mam cię. Dobra, ciebie też mam. Okej, okay, coś jeszcze? Tutaj coś mamy. Profesorze Black, czy mogę zasugerować zakaz magii na terenie biblioteki? Ktoś się zakrada do działu ksiąg zakazanych, a Cressida Bloom uważa, że biblioteka to jej własny ogródek, gdzie może sobie ćwiczyć najnowsze zaklęcia. To zakłóca spokój inny, w porównaniu z takimi wybrykami irytek jest grzeczny. To nieźle. Chcą zakazać magii. Zakazać magii w Hogwarcie, no po prostu hit. Hit nad hity. A! Ono tu. Dobra, to mamy. Proszę bardzo. Stary bibliotekarz. Ten portret przedstawia pierwszego bibliotekarza Hogwartu. Plotka głosi, że nie tolerował on hałaśliwych uczniów i był znany z częstego używania zaklęcia uciszającego przy najcichszym kichnięciu. No, widzę, że bibliotekarze tak już mają. Lumos. Coś tu trzepocze. Rebellion. Tu nic nie ma. O, czy ja dobrze widzę? Po pierwsze, tu jest skrzynia. A po drugie, tutaj mamy Lumos. I dlatego było słychać, słuchajcie. Dlatego było słychać trzepot skrzydeł. Trzepot skrzydeł. Właśnie. Tej oto ćmy. Więc można na przyszłość wiedzieć, że jak gdzieś przechodzimy i słyszymy trzepot skrzydeł, to wiedzieć można, że tam jest właśnie ćma, więc tylko i wyłącznie należy w pobliżu gdzieś znaleźć właśnie takie lustro. Taki obraz, lustro, nie wiem w zasadzie czym to jest. Świetnie, kolejna strona. Okej. A gdzie są kolejne latające strony? Czy tam książki w zasadzie? Czekaj, 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 na dole chyba. Tak, jedna lata na dole. Hmm.
Nie. No kurde, gdzie jest? Jeszcze jest jedna. Tu gdzieś mi pokazywało Rivelio chyba. This must be Cressida's diary. Oh. I'd want this back too if I were her. To był dobry dzień, przynajmniej do momentu, kiedy Gareth rozlał na moje piękne, ugotowane muchy siatko z szydy tę swoją niedorzeczną miksturę, którą rzekomo tworzył. Musiałam wylać całą zawartość kociołka i zacząć od nowa. Straszny z niego nicpoń. Wydaje mu się, że o miksturach wie już wszystko. Zawsze przeszkadza na zajęciach profesora Sharpa tymi swoimi eksperymentami. Jestem przekonana, że gdyby nie był bratankiem profesor Weasley, to już dawno by go wyrzucili. Dzisiaj na kolację znów wędzony dorsz z Arbroath. Zaczynam je lubić, choć i tak wolałem pasztecik. Dobra, ale to mamy 4. To mamy 4 na 5, czyli brakuje nam jeszcze jednej takiej księgi. A Revelio nie pokazuje nam zbyt wiele. Interesting. Zaraz, a tutaj? Nie, tutaj w skrzyni tylko golda znalazłem. Nic więcej. Revelio. Jak zwykle największym problemem jest znalezienie ostatniej rzeczy. Swoją drogą, tutaj jest jakaś skrzynia, ale ona prawdopodobnie będzie dostępna po rozwiązaniu jakiejś zagadki. Ewentualnie może jakbyśmy mieli jakąś opcję ugaszenia ognia, nie? Jakiś aqua eructo czy coś. I've always said that travel broadens the mind. Ty, no gdzie jest ta ostatnia książka? Chyba jednak muszę pofatygować się na górę, słuchajcie. To mega zastanawia. Revelio. Tu nie ma. No bez jaj. Nie mogę znaleźć ostatniej książki. Tam jest! Ty mały nicponiu, ty. A ja przecież byłem po tamtej stronie. Jak to mi umknęło? Ono tu. Ty mała. Pimpku. Dobra, czy ja mogę się... A w zasadzie mógłbym się przeteleportować chyba, nie? Czyli tu... Skrzydlate słowa... Sala główna, podróż... To nie będzie tam bliżej? Chociaż w zasadzie wszystko jedno chyba. Największym problemem jest schodzenie po tych krętych schodach, bo mi się w głowie zaczyna kręcić. Proszę bardzo. Any luck finding my... Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Proszę bardzo. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, no, biblioteka nie jest od ćwiczenia zaklęć. Perhaps I should start brushing up on my Latin. To nie jest od ćwiczenia. Ptasia brązowa. Aha, końcówka tej różdżki, którą ewentualnie można byłoby sobie zarzucić. No i mamy, słuchajcie, jeszcze obronę przed czarną magią. Obronę przed czarną magią, do której można byłoby podskoczyć tutaj. Lumos. I to będzie, słuchajcie, tędy i tędy. Proszę bardzo. Zapraszam za mną. Coś za to dostaniemy. Mam nadzieję, że coś fajnego. Oprócz expa oczywiście, nie?
Kom. I ty lecisz tu, koleżanko. To dostaniemy na pewno jakieś expa za tą stronę po prostu. Pięknie. 80 punktów doświadczenia. Bajabongo. Swoją drogą, a propos punktu doświadczenia. Właśnie, kolejna strona. Szkielet lelka wróżebnika. To szkielet irlandzkiego feniksa, zwanego Augury. Niesamowicie nieśmiałego ptaka, potrafiącego przepowiedzieć nadejście deszczu. Jego smutny śmiech przepowiadał też podobno śmierć. To lepiej, żeby nie płakał. Kurde, jak tam się dostać? Jeszcze... Właśnie. Tutaj wiele rzeczy jest do odkrycia. Wężowe okno. Chociaż ślizgoni lubią myśleć, że to okno jest w jakiś sposób hołdem dla założyciela ich domu, w rzeczywistości jest to wężowata bestia owinięta wokół drzewa, które wyrasta z ust legendarnego zielonego człowieka. Okej. No i jeszcze akcja jest taka, że ogólnie w tym Hogwarcie jest dużo miejsc, do których jeszcze nie uda nam się wejść. Właśnie między innymi te zamknięte za pomocą kłódki. Nie wiem, jak je otworzyć, więc... No, po Hogwarcie takie totalne zwiedzanie od deski do deski jeszcze nas będzie prawdopodobnie czekać. Okej, mamy misję. Fałszoskopy, kurde, stoją z przodu. Professor Hecate! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. No tak, bo wszelkie ataki takie ofensywne mogą być, jakby spodziewać się może przeciwnik takiego ataku, prawda? A taki prosty levioso zaskoczy go i odsłoni. Levioso. Now, let's try something a little larger. No, jako pierwszy, no dobrze. Let us begin with a basic cast. Cyk, cyk. No i oczywiście on jest... See how the damage deflected your cast? Osłonięty. Cast Levioso first, then the basic cast. Okay. Remember. Now, well done. No to już możemy się pojedynkować. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You Oczywiście. May begin. Oczywiście, Levioso, Protego i zwykłe zaklęcie. Protego! Should be easy. Stupid Protego! Levioso! Complicates things. Cyk, 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 cyk. This could be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. No i spadła poza obszar. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ślizgon. Sebastian, typowy Seba.
Wielki uśmieszek. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hagrid. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. Okej, okay, czyli Sebastian ma jeszcze coś dla nas do pogadania. Nice work. A czekaj. Czy ja tutaj czasem nie ma jakiegoś... Coś mi tu tinta. A, na górze jest. Tintadełko. Proszę bardzo, strona trzewownika. Szkielet czarnego habryckiego. Duży smoczy szkielet wiszący w pracowni obrony przed czarną magią. Jest to podobno trofeum zdobyte przez profesor Hekat, gdy samodzielnie pokonała jedną z największych band kłusowników w Walii Wschodniej podczas wielkiej obławy na kłusowników w 1878 roku. No, ale zastanawiam się, bo tutaj gdzieś mówiono było, że to jest jakaś skrzynia. Ale nie widzę żadnej. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Walka na różdżki nie jest mi obca. No, w sumie nie mamy doświadczenia w pojedynkach chyba, powiedzmy prawdę, nie? In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Już jakieś organizacje studenckie. Intrygująco. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Jesteśmy, oczywiście jesteśmy zainteresowani. Jak najbardziej. Zajęcia obrony przed czarną magią. Super, kolejne punkty doświadczenia. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Fajnie, ale kto pytał? Dobra, czyli mamy jakieś zadanie poboczne, skrzyżowane różdżki. Jest! Spotka się z profesor Weasley po zajęciach. Tutaj mamy, słuchajcie, zlokalizuj na mapie. Pokażcie, gdzież to jest. Na terenie zamku, gdzie tak naprawdę nas jeszcze nie było. Więc musimy się w jakiś tam sposób dostać. Oczywiście z buta. No bo nie możemy używać piroszków Fiu tam, gdzie nie byliśmy, bo nie powiemy na przekątną czy pokątną. Tylko po prostu trzeba będzie tam dotrzeć normalnie. Przy okazji oczywiście zwiedzając Hogwarts. Powiem szczerze, że to jest tak wielkie w ogóle miejsce, ten Hogwarts, że to jest jakiś... niepojęte, nie? Nie ogarniam, gdzie co jest. Tego jest naprawdę dużo. Dzień dobry. Revelio. Czy ja mogę ci jakoś pomóc? Nie. Co mi się wydaje, że będzie tutaj trzeba robić jakieś reparo. Bardziej niż Levioso.
Revelio. Nawiedzona toaleta. Jeśli nie jest to absolutnie koniecznie, to lepiej unikać tej toalety, albowiem jest podobno jednym z ulubionych miejsc do żartów i Rytka. No faktycznie. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory. Not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges, be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this. Rebellion. Oczywiście, Puchon. Tak strasznie, jakby, wiecie, przestraszony. No masakra. A coś tu pinga jeszcze. Czy to nie jest... No nie, to nie to. To pinga! I nie tylko. Lachlan Chudy. Ten posąg przedstawia czarodzieja Lachlana Chudego, wysokiego, szczupłego czarodzieja, który sprawia wrażenie bardzo z siebie zadowolonego. Nie wiadomo do końca dlaczego. Nie wiadomo do końca dlaczego. Revelio. A, to było to. Mapa Aggrillshire. Ta mapa przedstawia Aggrillshire, region w Szkocji, w którym położone są Hebrydy, ojczyzna czarnego smoka hebryckiego. Okej. Okay. A czy to nie jest dostępna dla mnie skrzyneczka? A i owszem. To jest tak zwany korytarz z orkiestrą. Bardzo przyjemny, kurde. Moglibyśmy sobie taki zaimplementować w Ravenclaw, w pokoju wspólnym. A i doczytywanie się. Doczytywanie się obszaru za drzwiami nie wypuści nas, dopóki się nie doczyta. No i tutaj warto by było sobie oczywiście odpalić proszek Fume. Właśnie. Kolejna strona z przewodnika i kolejne expy. Czekajcie, tu jeszcze mamy skrzynię i hajs, a tego nie jesteśmy w stanie w ogóle otworzyć, ani nawet podjąć z tym jakiejkolwiek interakcji. To jest... To jest powiązane chyba jakoś z tym... To jest powiązane jakoś z tym... zegarem. Coś mi się wydaje. Za każdym razem jak jest wychylone w prawo, no albo czasówka, to się zaczyna otwierać. Interesujące. Tylko jak dostać się na górę? No to jest pytanie. Dobra, słuchajcie, to w takim razie zrobimy sobie to zadanie poboczne już w następnym odcinku. Na dzisiaj ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro o 16 w kolejnym odcinku. No a dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!